To, że będziemy robić silnik, na którym dopiero zrobimy grę Wiedźmin 2, wiadomo było już dawno temu. W momencie, gdy Wiedźmin pierwszy ukazał się na półkach sklepowych, zaczęliśmy już pracę nad silnikiem do naszego kolejnego projektu. Trochę trwało, zanim silnik był gotowy do tego, żeby fizyczną grę w nim już implementować. Niemniej jednak, po jakimś roku, półtora prac nad silnikiem gry, cały zespół mógł usiąść i zacząć pracę nad Wiedźminem drugim. No i już niedługo zobaczymy tego efekty. Skryptowanie gry to połączenie w całość wszystkich elementów potrzebnych do stworzenia gry, czyli modeli, dialogów, lokacji oraz sklejenie całej fabuły. Skrypter musi być jednocześnie narratorem, reżyserem oraz scenarzystą, ponieważ to on kreuje emocje oraz wydarzenia, które gracz widzi grając w grę. W Wiedźminie 2 chcieliśmy, żeby fabuła nie była ograniczona, żeby nie była powtarzalna. Dlatego też stworzyliśmy nowe narzędzia, stworzyliśmy możliwość dodawania nowych warunków. W zasadzie w tym momencie ogranicza nas jedynie wyobraźnia. Implementując quest, zaczynamy od tworzenia prototypu. Następnie przechodzimy do bardziej skomplikowanego i drobnego implementowania, gdzie wykorzystujemy nasze narzędzie, które jest właściwie graficznym językiem skryptowym, do łączenia konkretnych bloczków akcji, by stworzyć strukturę całego questa. Największą zaletą tego silnika i tego narzędzia jest to, że gdy już ten pierwszy setup jest stworzony, możemy bardzo łatwo zaznaczać całe sekcje naszej struktury, kopiować je i tylko właściwie bardzo szybko podmieniać postacie, które używamy, dialogi. W ten sposób sam proces dorobienia dodatkowych ścieżek przejścia jednej sytuacji jest skrócony 2-3-krotnie. Bow low, you stand before a head crowned. Naszym priorytetem w tworzeniu Wiedźmina 2 było stworzenie gry bardzo filmowej. Gry, która będzie pokazywała wszystkie wydarzenia w zupełnie inny sposób. Dlatego też stworzyliśmy nowy system dialogu, który pozwala nie na sztywno ustawiać postaci i robić jakby filmiki, czyli cutsceny, które są w grze, tylko reżyserować to na bieżąco. Możemy wprowadzać postaci do dialogów, możemy w dowolnym momencie je odłączać, kazać im wyjść z dialogu, możemy tworzyć interakcje pomiędzy postaciami. Powiedzmy, jedna postać może dać w twarz drugiej postaci, bądź podać jej rękę albo ją przytulić. Możemy robić dosłownie wszystko. Mocną stroną pracy nad dwójką był fakt, że właściwie cały silnik został stworzony pod grę, właściwie od podstaw. Zaczęliśmy od pewnej bazy wymagań, która była na bieżąco uzupełniana przez nasze sugestie, faturki, które chętnie byśmy widzieli jako graficy. Dzięki zastosowaniu tej metody wszystkie lokacje wyglądają dokładnie tak, jakimi chcieliśmy je ujrzeć. Nie mamy problemu z oświetleniem, nie mamy problemu z uzyskaniem klimatu w każdej części gry. Dzięki bardzo szczegółowym dopracowaniom detalu i poziomu, z jakiego wychodzimy, udaje nam się mocno uwiarygodnić to, co gracz będzie widział na ekranie. Nie skupiamy się tylko na tym najważniejszym jednym elemencie. Patrzymy na każdy, na ten najmniejszy i ten największy. Patrzymy na ten kamyczek, który będzie sobie leżał gdzieś obok jakiegoś wejścia i patrzymy na ten potężny zamek, który gdzieś tam w oddali majaczy za mgłą. Całość oświetlenia w Wiedźminie jest oparta na światłach liczonych w czasie rzeczywistym. Zrezygnowaliśmy z light maps, których korzystaliśmy podczas tworzenia części pierwszej. Dzięki temu bardziej naturalnie możemy zasymulować cykl dnia i nocy. Możemy zbudować światłem, cieniem, napięcie, grozę i radość danego miejsca, żeby uwiarygodnić miejsce, w którym gracz będzie przebywał. Nad tworzeniem silnika współpracował cały zespół, nie tylko dział grafików i programistów, również pozostałe działy, więc właściwie efekt końcowy na nasz silnik jest takim dzieckiem wszystkich osób zaangażowanych w projekt i spełnia wszystkie pokładane w nim nadzieje. Jest idealnym narzędziem do tworzenia gier RPG.
W Wiedźminie pierwszym dysponowaliśmy niewielką ilością modeli. Tworzyło to dużo problemów, ponieważ w ciągu całej gry w kółko napotkaliśmy te same modele odgrywające nowe role. W Wiedźminie drugim chcieliśmy to zdecydowanie zmienić, więc postawiliśmy na modułowość postaci. Każda postać jest budowana bezpośrednio w silniku z przygotowanych wcześniej komponentów. Stworzyliśmy pełne sety rąk, nóg, torsów, czapek, akcesoriów dla postaci, które pozwalają nam na zbudowanie dowolnej postaci w zależności od roli, jaką będzie pełniła w grze. Dzięki temu, że postaci mogą losować swoje wyglądy, jesteśmy w stanie za pomocą jednego szablonu wyspawnować kilkanaście różnorodnych postaci, które będą różniły się nie tylko kolorami, ale również detalami wyglądu, a czasami nawet całkiem takimi znaczącymi szczegółami. Przykładowo jedna postać może być w kożuchu, druga w zwykłej kurtce, niektóre postaci mają zawieszone u pasa kufle, inne tam mają noże, niektóre nie noszą spodni, inne za to mają spodnie. To wszystko razem zebrane do kupy sprawia bardzo dobre wrażenie. Głowy postaci potraktowaliśmy jako zupełnie osobny problem. Najpierw stworzyliśmy ciała postaci, a następnie staraliśmy się wykonać w miarę realistyczne i pełne charakteru twarze, tak żeby pasowały do stworzonych wcześniej ciał. Stworzyliśmy ponad 100 różnorodnych głów. Wszystkie były przygotowane przez doświadczonego rzeźbiarza w programie do rzeźby cyfrowej. Osobną kwestią są główne postacie, główni NPC, którzy pojawiają się w grze, którzy byli traktowani w sposób bardzo indywidualny, znaczy bardzo długi czas skupiliśmy się na dopracowaniu szczegółów i detali i całej bryły postaci, zaprojektowaniu i później wykonaniu. Trzeba także ustawić tak zwane kości fizyczne. Są to kości, które poruszają się niezależnie od ruchu całego szkieletu postaci. Na przykład kucyk Geralta, który nie jest, jego ruch nie wynika z animacji, lecz jest automatycznie wyliczany podczas jego ruchu. Ustawienie tych kości jest naprawdę trudne, ponieważ trzeba tam ustawić takie parametry jak masę, prędkość poruszania, wpływanie kolejnych segmentów kości na siebie. Te kości fizyczne są również przypinane do różnych elementów odstających od postaci, jak na ramienniki, jakieś na przykład miecze wiszące u boku postaci. Wiedźmin jest grą RPG, dlatego ma wiele systemów, które należy obsłużyć animacyjnie w bardzo prosty sposób. Potrzebowaliśmy do tego bardzo prostego narzędzia. Takie narzędzie powstało. Głównymi celami, które przyświecały nam przy tworzeniu systemu Miki, był automatyzm, łatwość animacji i skalowalność tego systemu. Narzędzia, które powstały, umożliwiają animatorom bardzo szybkie tworzenie animacji. Animację samą sobie zrobić jest bardzo łatwo, ale bardzo trudno jest zrobić fajną animację, która pasuje w grę. Powstaje animatik, natychmiast jest wrzucany do gry. Jest taka bardzo zgrubna animacja, która pokazuje, jak to wszystko wygląda. Później jest nagrywany tego mockup. Mamy specjalny autorski system do mockupowania twarzy z wideo. I po mockupie jest to wszystko wrzucane jeszcze raz i dopieszczane aż do finalnego efektu. Główna część naszej pracy, a w szczególności te najbardziej zaawansowane elementy silnika, na którym powstaje Wiedźmin II, powstały tylko głównie po to, żeby graczom uprzyjemnić rozgrywkę. Tak naprawdę idealna sytuacja jest taka, gdy ktoś nie zauważa, że pod spodem tego wszystkiego, co on odczuwa, co odbiera grając w grę, leżą naprawdę skomplikowane i zaawansowane systemy. I mam nadzieję, że właśnie tak będzie wyglądać doświadczenie z gry Wiedźmina II.